Otwieram 45. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie podpisów radnych zamieszczonych na kartach do głosowania stwierdzam prawomocność obrad. W sesji bierze udział 21 radnych. Witam serdecznie panów wiceprzewodniczących, panią Katarzynę Basak, pana Leonarda Boiwko, pana Janusza Pasiaka. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego. W takim składzie jesteśmy obecni tutaj na sali sesyjnej. W związku z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz w związku z artykułem 15 ZZX ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych opublikowanych w Dzienniku Ustaw z 2020 roku pod pozycją 374 informuję, że 45. sesję Rady Miasta zwołałem w trybie korespondencyjnym na wniosek burmistrza miasta złożony w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwały został dostarczony wszystkim radnym wraz z kartami do głosowania. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi, jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/45. Komisja Programowa i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Odczytam teraz opinię Komisji Programowej i Budżetu. Opinia jest datowana datą 8 grudnia 2021. Zmiany w budżecie. W dochodach. Dział 801, rozdział 801.01, zwiększenie o 578 800 zł dochodów z tytułu otrzymania grantu na realizację projektu Laboratoria Przyszłości. Grant otrzymały Szkoła Podstawowa nr 1 158 400 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 141 000 zł, Szkoła Podstawowa nr 7 149 400 zł, Szkoła Podstawowa nr 8 60 000 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 70 000 zł. I te zmiany komisja zaopiniowała pozytywnie. W wydatkach. Dział 700, rozdział 705, zwiększenie o 37 332 zł i 8 groszy planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych jako jednego z laureatów budżetu obywatelskiego. Środki zostaną przeznaczone na remont sali rehabilitacyjnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757.02, zmniejszenie o 50 000 zł planu wydatków przeznaczonego na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801.01, zwiększenie planu wydatków o 578 800 zł z tytułu realizacji projektu Laboratorium Przyszłości. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 851, rozdział 851.95, zwiększenie o 12 667 zł 92 planu wydatków z przeznaczeniem na zakup fantomów i defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Informuję, że na podstawie ważno oddanych głosów na kartach do głosowania i stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Informuję, że imienne wyniki głosowań radnych będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 45. sesji Rady Miasta Bartoszyce.